Najlepsza terapia to rozmowa z drugim człowiekiem. Nie ujmuję. Nie mówię tutaj, żebyś nie szedł na terapię. Mówię ci, żebyś szedł na terapię. 2 miesiące, 8 tygodni. Praca, nauka, wartości, szacunek. Takie rzeczy. Terapia jest wspaniała. Terapia odmieniła moje życie. 8 tygodni. 8 tygodni zmieniło moje życie. To jest obowiązek, to jest twój obowiązek. Jeśli myślisz poważnie o wyjściu z uzależnienia, to jest twój obowiązek. Terapia. To jest klucz. Jest więcej tych kluczy, ale to jest element, nawet brzydko to nazywać elementem. To jest fundament. Nie da rady bez terapii. Mówię tu o większości przypadków, zdecydowanej większości przypadków. Dowiesz się dużo wartościowej wiedzy na temat swojej choroby. Nawet jak ci się nie uda, to po prostu będziesz mądrzejszy, będziesz więcej wiedział. I przy następnej próbie twoje szanse automatycznie wzrastają. Są również inne formy terapii. Jedną z nich i najważniejszą, moim zdaniem, jest rozmowa, relacja z drugim człowiekiem. Najlepiej z kimś, kogo znasz, z kimś zaufanym, z przyjacielem. Kiedyś jeden terapeuta powiedział mi, jeśli masz 5 przyjaciół, ale takich prawdziwych, nie takich, którzy poklepią cię po plecach i powiedzą, będzie dobrze. Chociaż to też jest potrzebne, ale bardziej chodzi tutaj o to, żeby powiedzieć, chłopie, masz problem. Kobieto, palić się grunt pod nogami. Bo przyjaciel nie jest od tego, żeby cię klepać po plecach przez cały czas. Tylko też od tego, żeby powiedzieć ci, co robisz źle. No bo przecież jesteśmy ludźmi i robimy też złe rzeczy, prawda? Co robisz źle? Konstruktywna krytyka. Nie obrażaj się. Nie obrażaj się na niego, jak powie ci, słuchaj, ale to nie powinieneś tak robić. No, no nie bardzo to wygląda tutaj. Może spróbuj inaczej. Słuchaj, przez to, co robisz, to cierpią twoi najbliżsi. Agata, słuchaj, nie możesz tak robić. Nie możesz o tej porze wracać do domu, bo twoje dziecko na ciebie czeka. Zasypia, pyta się, gdzie jest mama. A mama ma telefon wyłączony i wraca o 4 nad ranem. I teraz ja, będąc przyjacielem Agaty, nie mogę jej poklepać po plecach, zapytać się, jak była impreza. Ja muszę ją trochę opierniczyć. No słuchaj, kobieto, nie rób tak. Nie rób tak co tydzień. Nie ma nic złego w wyjściu na imprezę, kiedy robisz to raz na jakiś czas. Tylko tu następne pojęcie wchodzi w grę, bo dla niektórych wyjście na imprezę raz na jakiś czas to jest piątek, sobota, niedziela. Co tydzień, każdego tygodnia, 3 dni w tygodniu. To jest raz na jakiś czas. Wypić sobie 4 piwa na grillu, na weselu, na Sylwestra, 4-7 razy w roku wypić sobie, to jest raz na jakiś czas. Kiedyś kolega zasugerował mi, że znów jestem pijany, znów za dużo wypiłem, znów jestem na gazie, znów nie jestem trzeźwy. Zasugerował mi to lekko. No oczywiście miał rację, bo już wtedy byłem w dobrych ciągach. No i ja do niego z takim oburzeniem, z takim zdziwieniem, z takim w ogóle, jak on śmie tak mówić, przecież ja dzisiaj nic nie piłem. Tylko 4 piwa i ćwiarę. No to chłopie, no przecież to jest... O co ci chodzi? Ja dzisiaj nic nie piłem, tylko 4 piwa i ćwiarę. Bo to było raz na jakiś czas. 4 piwa i ćwiara to kilka razy dziennie zdarzały się takie dawki. I to było raz na jakiś czas, nie? 3 razy dziennie to raz na jakiś czas. 12 piw dziennie raz na jakiś czas. Więc raz na jakiś czas jest pojęciem względnym, prawda? Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.